Rozpoczynamy nasze wydarzenie. Karolina Żelazowska dzisiaj czeka nas z webinarium dotyczące narzędzia, jakim jest Canva. I oczywiście taka prośba, żeby na dole, tu na dole, gdzieś na dole, w naszym oknie czatu napisać sygnał, dać nam sygnał, że już jesteście. Cieszę się, że słychać i że widać. Przez jakiś czas będzie widoczne okienko z moim wizerunkiem, ale za jakiś czas zapewne wyłączę kamerę, bo będziemy pokazywać, w jaki sposób pracuje się na Canvie, więc bardziej interesujące będzie wnętrze tej aplikacji niż widok mnie na tle regału. Jak dużo osób dzisiaj się pojawiło. Razem z nami jest też Basia. Basia jest takim wsparciem i Basia będzie nam pomagała w różnych technicznych sprawach, między innymi w kwestii właśnie pytań. Już widzę, że Romualda odkryła, że mamy aktywną dzisiaj nową funkcję w Click Meetingu i mam taką prośbę, żebyśmy sobie zerknęli na dół czatu. Na dole czatu mamy dwie możliwości. Klasycznie wpisujemy po prostu wiadomość, to jest domyślne ustawienie, natomiast jeżeli najpierw klikniemy sobie znak zapytania, to pole do wpisywania zmieni nam się na takie lekko błękitne i będzie propozycja wpisz swoje pytanie. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj wykorzystywali tę opcję wpisz swoje pytanie, jeśli mamy konkretne pytanie dotyczące narzędzia Canva. Czyli jeżeli wśród Was są osoby, które korzystały z narzędzia Canva i mają jakieś konkretne pytanie, jakiś konkretny problem, to prośba, żeby wtedy włączyć ten znak zapytania i napisać pytanie. Jeżeli nie jest to pytanie, jeżeli chcecie tylko napisać jakąś wiadomość, na przykład, że czegoś nie słychać dobrze, albo że wszystko słychać dobrze, albo chcecie się po prostu powitać, to wpisujcie tylko i wyłącznie w trybie wiadomości. Jeszcze za jakiś czas spróbujemy to sobie przypomnieć, wtedy kiedy to będzie nam przydatne, bo rzeczywiście będę chciała, żebyście w pewnym momencie kilka pytań spróbowali zapisać. Minęła czwarta minuta, więc myślę, że możemy już powoli rozpoczynać nasze spotkanie. A nasze spotkanie, no to cóż, to poproszę, żebyście napisali, bo już widzę, że jesteście z Krakowa i z Łodzi i z Katowic, cała masa różnych i Szczecin też się pojawił i Poznań. To prośba, tak Kasia, umiesz pisać pytania. Prośba teraz, żebyście napisali mi, czy pracowaliście już w Canvie. Czy jest to dla Was coś zupełnie nowego? Jeżeli jeszcze nie, a widzę teraz lawinę spływających odpowiedzi, że nie, 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 to dobrze, bo dzisiaj poznamy. A jeżeli pracowaliście, a widzę, że kilka osób napisało, że trochę tak, albo że jest to nowość, albo że jest to ulubione narzędzie, to mam nadzieję, że dzisiaj znajdziemy takie ciekawostki, z których osoby, które znają ten program, też będą mogły skorzystać. To w takim razie jeszcze jedno pytanie. Te osoby, które znają Canvę, czy korzystają z wersji dla edukacji? Canva dla edukacji, czyli nie ta wersja bezpłatna, ale wersja Canva dla edukacji. Czy ktoś z Was korzysta z tego typu opcji? Widzę, że nawet Asia Apanasewicz jest i że tak. Tak, tak, nie, nie, nie. No dobrze, to poszukamy. Poszukamy dzisiaj czegoś, co mam nadzieję dla każdego z Was będzie czymś może nowym albo świeżym. Jak widzicie, przed Wami slajd prezentacji. Oczywiście nie, łatwo się domyślić, że ten slajd został przygotowany w Canvie. Dzisiaj zapraszamy Was do tego, żebyście zostali grafikiem lub graficzką z tym programem. A aplikację będziemy poznawali dzięki uczestnictwu w programie Zaprogramuj Przyszłość. No i cóż, będziemy odkrywali, jak słodkie mogą być owoce naszej pracy. Będziemy działali w sporej mierze po prostu
pracując w kanwie. W związku z tym ja za chwilkę wyłączę mój obraz i nie będzie widoczne moje wideo, ale będziemy korzystać z opcji udostępniania pulpitu i będę Wam pokazywała po prostu to, co ja robię w kanwie. Gdyby się pojawiały jakieś pytania i wątpliwości, to prośba o to, żebyście pisali na czacie o tym. Ja tutaj kamerę wyłączę i udostępnię. Udostępnię cały ekran, ponieważ mam. Mam tutaj kilka okien i jak widzicie, jedno z tych okien to jest zwykła klasyczna kanwa i w niej są dokładnie te dwa slajdy, które mieliście okazję przed chwilą zobaczyć. No cóż, tutaj jest ta opcja, która ma animację. Nie było tego widać w wersji widocznej na naszej prezentacji, ponieważ ja pobrałam te dwa slajdy w formie PDF-ów, a PDF-y niestety ucinają animacje, ale możemy zobaczyć, jakie możliwości daje nam robienie prezentacji w Canwie. Mamy między innymi opcję zmiany układu slajdów i tego, w jaki sposób one się będą pojawiały. I jak widzicie, wszystko jest animowane, łącznie z tym, że te banany po prostu się poruszają. Tworzenie takich prezentacji jest bardzo proste, ponieważ to są szablony gotowe w naszym programie. Żeby dotrzeć do tych szablonów, trzeba wykonać jeden prosty krok, jakim jest po prostu zalogowanie. Ci z Was, którzy już działali w Canwie, wiedzą o tym, że program Canva umożliwia nam zalogowanie w kilku krokach. Można się zalogować przez konto Google, można skorzystać z serwisu Facebook albo po prostu wpisać swój adres e-mail i wygenerować hasło i w ten sposób się dostać do konta. Ja preferuję logowanie z wykorzystaniem konta Google, między innymi dlatego, że dzięki temu możemy korzystać także z opcji Canva dla edukacji. Te osoby, które nie miały jeszcze okazji pracować w Canwie, może będą miały teraz chwilkę do tego, aby zalogować się i działać razem z nami, ponieważ mam nadzieję, że w pewnym momencie będziecie mogli razem z nami wykonać kilka zadań. Ja Wam pokażę tylko jedną rzecz. Wersja pierwsza mojej kanwy, na którą się logowałam z wykorzystaniem Facebooka, jest w języku angielskim i tutaj nie zmieniałam opcji języka, natomiast kanwa, do której logowałam się z wykorzystaniem pakietu Google mojego szkolnego, jest już przetłumaczona na język polski. W obu wersjach jest dokładnie ten sam układ, czyli mamy na początku nasze logo i opcję stworzenia pierwszego projektu. To jest jeden z najważniejszych przycisków, od którego się zaczyna cała nasza przygoda. To co? Możemy kliknąć w ten przycisk i zobaczymy, co nam Canva proponuje. Canva nam proponuje to, żebyśmy sami sobie podali wielkość pliku, który będziemy tworzyli. Ten plik możemy określić, podając jego parametry w pikselach albo na przykład w centymetrach. To jest dla nas czytelniejsze. Wpisujemy jakieś wartości, na przykład 5 na 10 centymetrów i tworzymy projekt. Zwróćcie uwagę, że ja określiłam, jaka jest szerokość i wysokość mojego projektu, a Canva od razu domyślnie podpowiada, że może to być na przykład jakaś okładka, jakaś ulotka. Canva w ogóle lubi nam podpowiadać, ponieważ cały czas, bez względu na to, gdzie wędrujemy, w naszym dolnym prawym rogu jest coś takiego jak pomoc. I jeśli klikniemy sobie w ten narożnik, to po prostu będziemy mieli
podpowiedzi i proste tutoriale. Oczywiście, jeżeli działamy w wersji anglojęzycznej, to one będą bogatsze, bo będzie ich trochę więcej, natomiast będą wymagały od nas znajomości języka angielskiego, przynajmniej w takiej bazowej formie. Natomiast jeżeli zalogujemy się w wersji polskojęzycznej, to te podstawowe kursy są dostępne, już przetłumaczone. Ich jest coraz więcej, ponieważ projekt jest cały czas rozwijany. I to jest taka opcja wygodna dla tych, którzy nie czują się zbyt komfortowo z językiem angielskim. Główna strona Canvy to jest przegląd tego, co możemy stworzyć, jakieś propozycje. Najczęściej tutaj na tej głównej stronie pojawiają się te rzeczy, które są najbardziej aktualne. Jak wiecie, Wielkanoc za nami, w związku z tym tutaj jest cała masa takich wielkanocnych treści, ale możemy też kliknąć piętro niżej. Tutaj są po prostu nasze prace. Jeżeli jesteście nowym użytkownikiem Canvy, to ta część będzie dla Was pusta. Natomiast jeżeli już trochę rzeczy żeście stworzyli, to one będą wszystkie tutaj zgromadzone. No to taka propozycja, żebyśmy sobie zajrzeli do pierwszego z brzegu projektu. To jest jedna z ostatnich grafik, które wykonałam. Jak widzicie, to jest wielkość dedykowana postom na Instagramie, ponieważ Canva już nam od razu podpowiada, jaka wielkość jest optymalna, żeby opublikować gdzieś post, gdzieś jakąś treść. To jest rzecz, która już została przeze mnie przygotowana i opublikowana, ale dodatkowo przygotowałam sobie kilka szablonów nieco niżej, czyli takie miejsce, w którym będę mogła w przyszłości uzupełnić chmurki dialogowe i sobie po prostu coś dopisać. Tego typu grafikę mogłabym tworzyć sama, ale mogłabym udostępnić innym osobom. I to jest znakomita sprawa, ponieważ to sprawia, że nie musimy pracować nad każdą grafiką samotnie, tylko możemy współpracować. Pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to tutaj wpisać po prostu adres mailowy osoby, której będziemy chcieli udostępnić tę grafikę, i możemy oznaczyć, czy ta osoba może edytować, czyli ma pełne prawo edycji tego pliku, czy tylko może po prostu zaglądać do tego, co my stworzyliśmy. No oczywiście, jeżeli chcemy współpracować, to pozostawiamy w tej wersji domyślnej z opcją edycji. Wysyłamy wiadomość. Mamy fanfary i czerwone dywany, ponieważ zostało już wysłane zaproszenie. Jak widzicie, pojawił się tutaj komunikat w mojej skrzynce drugiej mailowej od Canvy, że rzeczywiście Karolina Żelazowska proponuje mi przejrzenie takiego projektu i pracę, wspólną edycję. W jaki sposób jeszcze możemy uruchomić opcję współpracy? Tutaj na dole możemy też ustawić, czy jest to forma do edycji, czy do podglądu. I jak widzicie, możemy po prostu skopiować aktywny link. Tym linkiem możemy się podzielić w dowolnej formie, wysyłając albo przez Messengera, albo przez maila, bądź przez jakikolwiek czat. Za każdym razem, jeżeli komuś już udostępniliśmy plik, możemy zmienić to prawo edycji. Jeszcze tylko jedną rzecz Wam pokażę, że te osoby, które zainwestują w aplikację Canva i będą miały ją dostępną w wersji płatnej, tej wersji Pro, mogą także udostępnić to jako szablon. Szablony to są wszystkie te podpowiedzi, które pojawiają nam się w tutaj szpalcie bocznej jako takie wzorniki. No dobrze, to wiemy, w jaki sposób udostępniać. To taka prośba, żebyście te osoby, które już mają swoje projekty, udostępnili nam coś w wersji do podglądu. Prośba, żebyście z tej ostatniej opcji udostępnili jako widok, skopiowali link
żebyście nam udostępnili tutaj w formie komentarza. To jest zadanie dla tych osób, które mają już kanwę, a ja tymczasem przejrzę, co się tutaj wydarzyło. Osoby, które nigdy nie pracowały na kanwie, teraz mogą ze mną przeklikać przez bazowe rzeczy, a osoby, które już kanwę mają, mają pierwsze zadanie, czyli żeby nam udostępnić jakieś swoje projekty. Kanwa jest dostępna w dwóch miejscach. Jedno miejsce to jest przeglądarka, otwieramy dowolną przeglądarkę i jest dostępna online, adres canva.com. Tutaj klikamy i tutaj jest dostępna ta aplikacja. Druga opcja korzystania z Canvy to pobranie aplikacji na nasze urządzenie mobilne, czyli na tablet albo na telefon. Obie wersje można ze sobą zsynchronizować, czyli jeżeli korzystamy z Canvy w wersji przeglądarkowej i taką samą aplikację pobierzemy sobie na telefon albo na tablet, to wpisując ten sam adres mailowy, będziemy mieli dostępne te same nasze prace w obu miejscach. Wersja dostępna przeglądarkowo i jako aplikacja jest bezpłatna w tej formie bazowej, tej dokładnie, która umożliwia tworzenie takich grafik, które tutaj widzicie. To jest wszystko stworzone w tej wersji bezpłatnej. Ale oprócz tego, że jest ta wersja bezpłatna, która naprawdę ma masę możliwości, słuchajcie, w tej wersji bezpłatnej można stworzyć mnóstwo różnych grafik, prezentacji, można tworzyć także filmy animowane, do których w pewnym momencie, mam nadzieję, zdążymy dotrzeć. To oprócz tej wersji bezpłatnej jest jeszcze wersja dla nauczycieli, taka wersja edukacyjna, ona też jest bezpłatna i w pewnym momencie do tego też dojdziemy, ja Wam pokażę, w którym miejscu można zgłosić swoje konto, aby można było korzystać z wersji bezpłatnej dla edukacji. No i trzeci wariant to jest wariant płatny, taka wersja profesjonalna dla osób, które tworzą wiele takich grafik i infografik, sporo publikują w internecie, no i niewątpliwie mają także zasoby finansowe, aby sobie taką wersję płatną zafundować. W międzyczasie możemy sobie zerknąć na propozycje przesłane przez osoby, które na przykład Maria Zdrojewska, tutaj jest 5A, z 5 klasy, tutaj jakiś widzę, że są prezentacje. Jest wyprawa Kolumba od Anny. Zajrzymy, co jeszcze się tutaj pojawiło. Mamy biznes to sztuka łączenia, czyli jest jakaś forma ulotki i reklamy. Kolejny, zajrzymy do Anny. Znowu jest jakaś ulotka, informacja i Sylwia Czerwińska. Zajrzymy, zobaczymy, co tam ciekawego Wam udało się stworzyć. Ja w międzyczasie też się zorientuję. Zobaczcie, co nam się udało trafić. Udało mi się trafić jedną rzecz. Miałam nadzieję, że uda nam się coś takiego osiągnąć. Zobaczcie, Paulina Cieślikowska udostępniła nam swoją pracę, ale ona obecnie jest w tym projekcie, ma otwartą u siebie. To jest takie zabezpieczenie, jeśli jedna osoba pracuje nad plikiem, to pojawia nam się taki komunikat, że ta osoba teraz działa i możemy podjąć decyzję, że albo przejmujemy pracę nad tym dokumentem, klikamy sobie i też zaczynamy działać, albo po prostu musimy poczekać, aż pierwsza osoba pracująca dokończy swoją pracę. Ja Wam jeszcze pokażę, co ja czasami robię w takiej sytuacji. Ja po prostu robię kopię. Czyli jeżeli ktoś mi udostępnia pracę z taką opcją, żebym ja coś jeszcze dodała od siebie, to czasami po prostu tworzę kopię tego dokumentu i mogę sobie działać niezależnie. A przy okazji jeszcze jedna uwaga, zwróćcie
Zwróćcie uwagę na to, co się pojawiło na samej górze. Tutaj na takim żółtym tle pojawił się komunikat, że Canva ma nową formułę edycji, ponieważ widzimy, że to jest praca wykonana w 2018 roku. I rzeczywiście Canva w tym roku odświeżyła swoją wersję. Mamy wersję Canva 2.0 i ja sobie otwieram ten dokument już w nowej wersji, ale cały czas z takim komunikatem, że Paulina jeszcze nad tym dokumentem pracuje. Nie będziemy zmieniać tutaj Paulini, nie będziemy nic klikać. Zajrzymy jeszcze do Apanaski, zobaczymy, co Asia. Asia zrobiła na przykład certyfikat. Jak widzicie, możliwości wykorzystania Canvy są naprawdę ogromne. Osoby, które nie mają Canvy, zachęcam do tego, żebyście poklikali w propozycje wysyłane przez innych uczestników tego spotkania, żebyście zajrzeli i po prostu zobaczyli, co inni nauczyciele już stworzyli z wykorzystaniem tego programu. Możecie pomyśleć sobie, czego Wam brakowało, co ostatnio musieliście sami przygotować, nad czym się na przykład zmagaliście i co byłoby Wam przydatne. Nasze spotkanie jest nagrywane i będzie dostępne online. W związku z tym, jeżeli chcecie, żeby powtórzyć sobie pewne rzeczy, żeby przejrzeć jeszcze raz spokojnie od początku, to będziecie mieli taką możliwość, żeby powolutku jeszcze sobie to wszystko przeklikać. Natomiast my spróbujmy zajrzeć do kolejnej pracy. I na podstawie tej pracy zapoznamy się z tym, z czego składa się nasza aplikacja. Nasza aplikacja, spojrzymy od lewej strony, ma szablony. To są takie podpowiedzi najczęściej ostatnio wykorzystywanych różnych form i grafik. Możemy sobie przeglądać różne propozycje, bo być może jakiś szablon będzie takim, który nam będzie odpowiadał i będziemy chcieli stworzyć taką akurat na przykład kartkę albo jakąś informację. Kolejny punkt to są zdjęcia. Canva oferuje nam dostęp do zdjęć na kilku też poziomach. Niektóre zdjęcia są dostępne bezpłatnie. Jeżeli kursorem myszki najeżdżam na fotografię, to zobaczycie, że tutaj w narożniku pojawia się albo napis, że jest to bezpłatne, albo pojawia się korona, czyli że jest to rzecz dostępna w wersji tej dla profesjonalistów, czyli dla kogoś, kto po prostu płaci za dostęp. I jeżeli wybierzemy zdjęcie dla profesjonalistów, ale mamy bezpłatne konto, to zdjęcie jest całe w takiej szachownicy, jest oznaczone także znakiem Canva, no i pojawia się prosty komunikat. Jeżeli chcemy pozbyć się tych wodnych znaków i chcemy rzeczywiście wykorzystać to zdjęcie, to po kliknięciu w to okienko zostaniemy przeniesieni do informacji o tym, że powinniśmy wykupić dostęp. Canva dba o to, żebyśmy byli w zgodzie z prawem autorskim, a wy ostatnio mieliście takie spotkanie dotyczące prawa autorskiego. Wiemy o tym, że część fotografii jest dostępna w internecie bezpłatnie z prawem do kolejnego wykorzystania, natomiast są zdjęcia, z których nie możemy skorzystać. Ja po prostu usunę to zdjęcie, prawy górny narożnik, jest opcja kosz, nie będziemy wykorzystywać takiego zdjęcia, ale gdybym chciała wykorzystać zdjęcie, które jest bezpłatnie, mogłabym je sobie dodać i mogłabym je dowolnie tutaj obracać. No cóż, to zdjęcie mi się umieściło pod moimi napisami. Ja bym chciała, żeby to zdjęcie wpasowało się w moją ulotkę.
co mogę zrobić z takim zdjęciem, które tutaj dodałam. Mogę je pomniejszyć. Łapię po prostu kursorem myszki za jakiś narożnik i po prostu mogę to zdjęcie pomniejszyć. Mogę też złapać za jeden bok. Zwróćcie uwagę, że wtedy rozciągam tylko w jednym wymiarze moje zdjęcie. Mogę dodać efekty. Tych efektów jest naprawdę mnóstwo i to jest niekończąca się przygoda z odkrywaniem nowych opcji, które tutaj Canva nam dodaje. Te efekty są dostępne bezpłatnie. Jak widzicie, one zmieniają tylko barwy dominujące w tej fotografii. Możemy też wykorzystać filtry i tutaj te filtry to są takie, tak jak w naszych aparatach, jak robimy zdjęcia, to takie bazowe filtry, ale możemy też zmienić poszczególne parametry, czyli na przykład jasność albo kontrast. Możemy też przycinać zdjęcie. To jest inna opcja przycinania. Przed chwilą widzieliście, że wystarczy, że złapię za jakiś narożnik albo za bok i mogę przyciąć, ale mogę też przycinać, wchodząc tak jakby w głąb tego zdjęcia. I mogę też obracać. Obracać albo w poziomie, albo w pionie, w zależności od tego, co jest mi potrzebne. Każde zdjęcie i każdy element tak naprawdę tej grafiki mogę także powielić, klikając w opcję duplikuj. Jeśli uważam, że jest mi to w tym miejscu potrzebne, ale chciałabym, żeby były widoczne napisy, które teraz moje zdjęcie zasłania, to muszę zmienić po prostu pozycję. W tym momencie mogę wycofać i grafika będzie jako tło, albo mogę też przesuwać do przodu. Jednym z fajną funkcjonalnością jest zmiana też tego, jak bardzo jest przezroczysty jakiś element, jakaś grafika. Ciekawym rozwiązaniem jest też dodawanie linków. Jeżeli tworzymy na przykład prezentację, to możemy w tym miejscu napisać po prostu link do strony internetowej i umieszczając na przykład w formie PDF-u taką grafikę, po prostu klikając w to okienko, użytkownik przeniesie się do konkretnej strony internetowej. No cóż, ale w tym miejscu to zdjęcie nam zupełnie nie pasuje, więc wykorzystuję ostatnią z możliwych opcji, czyli usuń. Co jeszcze mamy w Canvie? Wracamy do lewej strony. Poza szablonami i zdjęciami są też elementy. Te elementy to są w pierwszej kolejności te, które jako ostatnie były przez nas wykorzystywane, czyli takie podpowiedzi najczęściej wykorzystywanych grafik. To, co jest najnowsze, najbardziej popularne, te rzeczy zmieniają się w zależności od sezonu. Ja sobie tylko odsłonię nasz czat. Możemy korzystać ze wszystkich udostępnionych projektów naszej koleżanki i nie tylko naszej koleżanki, tych osób, które nam to udostępniają, a do własnych zdjęć za chwilkę jeszcze dojdziemy. Są też takie propozycje. To są bardzo ciekawe opcje, takie ramki, w które będziemy mogli osadzać fotografie. To za chwilkę Wam jeszcze pokażę w innym projekcie, w jaki sposób można wykorzystywać tego typu szablony. Te szablony wypełniają nam domyślnie całą naszą grafikę, ale jak widzicie, można je też dostosowywać i można przycinać. One są o tyle wygodne, że zobaczcie, jeżeli wybierzemy sobie taki podział na dwie części, to one będą równymi, takimi samymi częściami, takimi samymi czworokątami, niezależnie od tego, jakie powiększymy albo jakie przesuniemy. Więc jeżeli chcemy mieć grafikę, która ma dwa takie same, na przykład prostokątne zdjęcia,
i nie chcemy, znaczy obawiamy się, że jeżeli sami będziemy dopasowywać, to może nam wyjść nierówno. Możemy po prostu sobie wykorzystać taką podpowiedź, takie ułatwienie. W jaki sposób dodać tutaj zdjęcie? Po prostu musimy chwycić fotografię i ją przesunąć nad to pole z chmurką i z zieleniem. Jak widzicie, kiedy zdjęcie znajduje się nad tą chmurką, to już widzimy taki podgląd, co się stanie, kiedy zdjęcie opuścimy w środku. Będzie osadzone równiutko. Dobrze, ja wycofam ten projekt i przeskoczymy kawałeczek dalej. Mamy także kształty. One domyślnie są w szarym kolorze. To są różne figury geometryczne. Możemy na przykład ustawić sobie takie punktatory. Zamiast tych moich łezek, to taką po prostu kulkę. Zwróćcie uwagę, że kiedy takie koło przesunęłam sobie w moim projekcie, to od razu pokazały mi się takie podpowiedzi. Mam taki różowy ślad, linie pionowe i poziome, które pomagają mi ułożyć równo, tak żeby było dopasowane do tekstów, które mamy tutaj zapisane. I oczywiście to jest w formie domyślnej szare, ale jeśli kliknę na to szare pole, to będę mogła sobie wybrać kolor i w jaki sposób możemy wybierać kolory. Tu jest taka podpowiedź, że mogę wpisać po prostu nazwę blue i mamy całą paletę nie tylko niebieskich kolorów. Mamy paletę niebieskości, ale także takich, które będą w jakiś sposób harmonizowały z tym niebieskim odcieniem. Możemy też wykorzystać kod kolorów i to jest ta wersja wykorzystywana przez Canva, czyli te kolory wyszukiwane jako hashtag. Ale jak widzicie, w moim dokumencie już były wykorzystywane pewne barwy i już nie muszę się martwić z dopasowaniem, tylko żeby dopasować ten kolor niebieskiego, to po prostu mam podpowiedź, Canva mi podpowiada, które kolory niebieskiego mam już w swoim pliku. Co jeszcze? Ponieważ dodałam do mojego projektu różne grafiki, to od razu mam podpowiedzi grafik. Zobaczcie, to jest logo i w tym logo są dwa kolory, jest niebieski i zielony i ja mogę wybrać niebieski lub zielony, znajdujący się dokładnie w moim logo. To też jest odpowiedź na Wasze pytanie, czy możemy dodawać pliki własne, tak, i do nich za chwilkę dojdziemy. Ale zanim dojdziemy do tego, to jeszcze chciałabym Wam pokazać bardzo fajną funkcjonalność. Kiedy zmieniamy kolor, czasami w naszym projekcie jest już dużo różnych elementów. Tutaj jest sporo napisów i sporo grafik. I czasami jednym kliknięciem możemy zmienić wszystkie te części, które były niebieskie, na ten nowy, wybrany kolor. Wystarczy, że po prostu to oznaczymy i gdzieś tutaj niżej nam się też będą zmieniały. Po prostu w całym dokumencie widzicie, jest jedna chmurka tutaj akurat tekstowa, która miała ten odcień niebieskiego i się też zmienia na kolor nowy, zielony. No dobrze, możemy dodawać figury geometryczne. Oprócz tego możemy dodawać ramki. To jest coś innego niż te szablony, te miejsca na zdjęcia wyżej, ponieważ to są trochę mniejsze kształty, ale jak widzicie, one też mają chmurkę, czyli są takim aktywnym miejscem, w którym możemy osadzić sobie fotografię. To jest bardzo wygodna rzecz, ponieważ nasze zdjęcia mogą przybierać przeróżne kształty. Możemy na przykład zdjęcie osadzić tak, żeby wyglądało jak ekran telefonu albo komputera. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie przejrzeli, jakie są różne możliwości, ponieważ to sprawi, że będziecie mieli jeszcze ciekawsze swoje projekty.
Canva od niedawna promuje także takie naklejki, które są no, ciekawe, ponieważ one są mobilne, one się ruszają, to są takie gify. Oczywiście wiemy, że jeśli pobierzemy naszą grafikę i opublikujemy na Facebooku, to mając konta bezpłatne, czasami nam te grafiki przestają się ruszać. To jest wersja po prostu bardzo świeża i dlatego to nie zawsze jeszcze działa, chociaż Canva nas zachęca do tego, żeby publikować i testować i żeby rozwijać po prostu tę nową funkcjonalność. To jest zupełnie rzecz świeża, od niedawna dostępna, ale oprócz tego są jeszcze wykresy, są przeróżne gradienty, czyli takie opcje maziai, które w bardzo ciekawy sposób łączą dwie na przykład barwy. Można też wybrać dowolną linię i jak widzicie tych opcji przeróżnych grafik jest naprawdę mnóstwo. Wiele z nich jest dostępne bezpłatnie, tak samo jak bezpłatne były niektóre zdjęcia. Wszystkie te grafiki, które są opatrzone nazwą free albo bezpłatne, możecie wykorzystywać w dowolnym projekcie Canvy. Ale oprócz tych dostępnych różnych opcji jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz i zachęcam Was, żebyście w oknie wyszukiwarki wpisali sobie nazwę Canva. Wtedy pojawią się Wam takie piękne grafiki, które umieszczając w swoich pracach, to będzie taki dodatkowy ukłon w stronę Canvy, ponieważ macie świetne narzędzie dostępne bezpłatnie, a umieszczając takie małe logo Canvy, promujecie ten program i dzięki temu więcej osób może się dowiedzieć, że w takiej aplikacji można tworzyć jakieś programy. Zanim przejdziemy do kolejnego okienka, ja sobie zajrzę do czatu. Dzisiaj nie będę Wam pokazywała tutaj wersji na urządzeniu mobilnym. Zaraz jeszcze klikniemy opcję kolorów, jeszcze raz przećwiczymy. Natomiast urządzenie mobilne nie będzie teraz pokazywane. Natomiast jeżeli sobie przeklikacie wersję dostępną online w przeglądarce i zintegrujecie to sobie ze swoim urządzeniem mobilnym, to wtedy bardzo łatwo sami wszystko sobie odnajdziecie. Jeszcze raz tylko, gdzie dla Ani informacja, gdzie zmieniamy kolory. Kiedy mamy jakąś grafikę aktywną, podświetloną, to na górze w pasku menu pojawiają nam się tutaj po lewej stronie opcje do wyboru koloru. Klikamy po prostu w kolor i wyświetla nam się już, rozwija nam się cała opcja wybrania zmiany koloru. Dobrze, to były elementy. Tych elementów jest naprawdę mnóstwo. Można z tych elementów korzystać zarówno wyszukując tak po kolei, po prostu przejeżdżając sobie między kształtami albo jakimiś innymi formami, ale można też skorzystać z wyszukiwarki. I jak widzicie, ostatnie przeze mnie wyszukiwane to są takie rzeczy jak Canva, Bubble, Window, Arrow i Off. Bardzo lubię tę wersję Bubble, ponieważ ona mnie szybciutko prowadzi właśnie do dymków dialogowych, a ja dosyć często wykorzystuję takie właśnie dymki dialogowe. One tutaj niżej właśnie są widoczne. Widzicie dokładnie te, które są pierwsze wykorzystywane, już tutaj były przeze mnie wklejone do projektu. Wybrałam kilka takich dymków i po prostu zmieniałam kolejno kolor, zmieniałam obrót, czyli flipowałam i po prostu układałam sobie całą wypowiedź. No i właśnie, żeby powstała taka wypowiedź, to oprócz dymku dialogowego musi być tekst.
No i po lewej stronie, nieco niżej, jest wersja do wpisywania tekstu. Jak widzicie, domyślnie mamy główny, duży, przygotowany już taki bazowy element do wpisywania nagłówka, do wpisywania podtytułu i do wpisywania nieco mniejszego tekstu. To jest taka podpowiedź dla osób, które po prostu nie mają czasu na zabawę w zmianę czcionki. Mogą sobie po prostu tutaj klikając od razu mieć zdefiniowane, jaka jest to wielkość czcionki. Jeśli klikniemy, pojawi nam się pole i tu właśnie tu wpisz tekst. Tu wpisz po prostu tekst nagłówka i ten tekst domyślnie akurat w tej wersji, jak widzicie, jest czcionką Open Sans, ale ponownie klikamy po prostu w opcję rozwiń czcionki i mamy mnóstwo możliwości, wiele czcionek do wyboru. Te, które są oznaczone koroną, są oczywiście dostępne w wersji Pro, w tej wersji płatnej. Ja zachęcam do tego, żebyście sobie przeklikali i wybrali kilka czcionek Wam pasujących. To, co się czasami zdarza, ponieważ Canva jest produktem powstającym w Australii i nie zawsze mamy taką możliwość, żeby w tych czcionkach pojawiły się po prostu polskie znaki. Jeżeli podoba się Wam jakaś czcionka, to najlepiej od razu sobie najpierw wpisać polskie znaki. Najlepsze jest słowo żółć, ponieważ jest mocno polskie i trzeba sprawdzić, czy nie będzie nam się rozsypywała po prostu czcionka. Część z nich jest naprawdę sporo. Sporo tych czcionek jest dostępnych już z polskimi znakami, ale nie wszystkie. To od razu taka podpowiedź. Jeśli się okaże, że traficie na jakąś czcionkę, która jest wyjątkowo Wam pasująca, na przykład ta czcionka, którą teraz zaznaczyłam, zobaczcie, ona w ogóle nie jest dostępna jako polskie znaki. ABC pojawia mi się i wygląda fantastycznie, tak jakbym napisała markerem, ale jeśli wpiszę polską literkę, to ona już pozostaje w formie takiej niezmienionej. No i nie wygląda to najlepiej, jeśli mamy wszystko pisane markerem, a między tymi markerowymi takimi literkami pojawia się coś wydrukowanego. Jeżeli Wam bardzo, bardzo zależy na czcionce, która nie ma polskich znaków, ja stosuję taką technikę, że piszę po prostu bez polskich znaków, czyli piszę żółć. I cóż, dodaję sobie nowe okienko. Z moim tytułem, stawiam po prostu kropkę i ją sobie pozycjonuję nad literką Z, żeby była literka Ż. I tak samo można zrobić z każdą dalszą literką, tak żeby były polskie znaki. No dobrze, co jeszcze możemy zrobić z naszą czcionką? Oprócz tego, że możemy oczywiście wybrać jej kształt, to możemy wybrać jej wielkość. Domyślnie tytuł w tej wersji miał ustawione 60 jednostek, ale my możemy oczywiście sobie dopasowywać i na przykład zmienić, że będzie to nieco mniejsza czcionka. Ale wyobraźmy sobie, że tworzymy jakiś projekt i wydaje nam się, że ta czcionka w wielkości 56 jednostek będzie wystarczająca, ale później zmieniamy zdanie. Zobaczcie, że mogę sobie po prostu przeciągnąć za narożnik i w ten sposób zmieniam wielkość czcionki. Ona się automatycznie zmienia też tutaj, w tym górnym okienku. Czyli można na dwa sposoby zmieniać wielkość czcionek. Jeszcze raz podpowiedź, bezpłatne chmurki do pisania. Wpisuję w elementach, wpisujemy bubble, enter,
i pojawiają nam się bezpłatne chmurki. I te bezpłatne chmurki po prostu sobie klikamy, one nam się pojawiają na naszej grafice. I mamy, proszę bardzo, nasz tytuł żółć jest już na chmurce dialogowej. Dobrze, oprócz tego, że możemy zmienić krój czcionki i wielkość, to oczywiście możemy zmienić kolory i ponownie klikamy w wybierz kolor i znowu możemy albo sami wpisać, jaki to ma być kolor, albo wybrać z całej palety dostępnych barw, albo z tych dokumentów naszego, z kolorów naszego dokumentu. Na samym dole mamy jeszcze taką podpowiedź. Tu jest pakiet 24 takich barw podstawowych, które są dopełniające i ładnie ze sobą współgrające, więc jeżeli ktoś nie ma czasu na to, żeby sobie testować jakieś kolory, albo na przykład nie ma logo, bo w moim wypadku ważne było, żeby mieć kolory zgodne z logo, to może po prostu sobie wybierać z tych barw tutaj na dole zaproponowanych przez Canva. Niektóre czcionki, na przykład tak jak tutaj ten Open Sans Bold, one są już pogrubione i nie można ich pogrubić bardziej, wyboldować, tak? Natomiast niektóre można oczywiście, tak jak w zwykłym edytorze tekstu, można pogrubić, można zrobić ukośne, można podkreślić. I kolejna rzecz, która jest bardzo fajna, to jest zmiana położenia. Żeby pokazać Wam zmianę położenia, ja tą żółć wykasuję. To jeszcze raz przypomnienie, w jaki sposób możemy wykasować. Możemy użyć tego kosza i wtedy nam znikają elementy. Dobrze, tutaj mam fragment tekstu. Ten fragment tekstu jest napisany, przeklikamy sobie, Open Sans Light, taka czcionka, wielkość 22. Kolor wybrałam jako biały, jest tutaj podkreślone, rzeczywiście jest biały. Pogrubiłam sobie tę czcionkę i ustawiłam jako wyśrodkowana, tak? Czyli od środka równo są poukładane te rzeczy. Ale mogłabym mieć taką potrzebę, żeby na przykład pierwsza linijka zaczynała się tutaj od lewego brzegu, a ostatnia linijka, żeby wcale się nie zaczynała od lewego brzegu, tylko klikam dalej. Zobaczcie, żeby się zaczynała od prawego brzegu. Czyli Canva pozwala nam każdy wiersz naszego tekstu ustawić inaczej. Kiedyś to nie było możliwe, to jest świeżo wprowadzona zmiana, znaczy świeżo, więcej chyba od pół roku jest taka opcja. Możemy zaznaczyć oczywiście całość tekstu i wtedy jednym kliknięciem sobie zmieniać ustawienie wszystkiego, ale to jest bardzo fajne, bo że można też każdą linijkę oddzielnie, bo to daje nam większe możliwości edytowania. W przypadku takich tekstów, w których mamy nieco więcej słów, możemy jeszcze, zobaczcie, zamienić wszystkie litery na wielkie. Czyli wystarczy, że piszemy sobie dowolny tekst, ale chcemy, żeby były wszystkie litery drukowane, to jednym kliknięciem możemy to sobie zmienić. Możemy też zrobić listę, czyli takie wypunktowanie. No i wypunktowanie może być też numeryczne. I zaraz dojdziemy do zdjęcia. Spokojnie, jeszcze, zanim dojdziemy do zdjęcia, jest jeszcze kilka opcji, ale widzę, że to pytanie jest bardzo ważne. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ciekawa w przypadku tekstu. Zdarza się, że mamy za mało miejsca i po prostu jakiś tekst nam się nie mieści, przeskakuje nam do kolejnej literki, o, na przykład tak byśmy mieli tekst, widzicie, wróci nam, wyskakuje po prostu niżej, a chcielibyśmy, żeby to zajmowało tylko i wyłącznie dwie linijki, możemy wykorzystać opcję odległości. Odległości między literami. Wystarczy, że sobie troszeczkę zmniejszymy odległość między literami. Trochę jest gęściej, ale tekst się cały mieści. Albo możemy też zmniejszać
odległość między liniami tekstu. Oczywiście jest to kwestia też wyważenia, jak gęsto mogą stać litery i jak blisko siebie słowa, żeby to wciąż było czytelne. Wycofam sobie te zmiany, ponieważ nie było mi potrzebne. Zobaczcie, że tu jeszcze są trzy kropki, które skrywają dalsze opcje. Naprawdę Canva daje mnóstwo możliwości edytowania. Możemy sobie powielić jeden fragment. To jest bardzo fajne, kiedy sobie wykorzystamy już jakąś czcionkę, wybierzemy sobie kolor i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, w jaki sposób piszemy, żebyśmy nie musieli po kolei wszystkiego przeklikiwać. Wystarczy kliknąć duplikuj i mamy gotową taką bazę do tworzenia tutaj kolejnego fragmentu wypowiedzi. To ułatwia sprawę. Ustawianie pozycji to jest dokładnie to samo, co przed chwilą żeśmy ćwiczyli w przypadku zdjęć, czyli przesuwanie do tyłu albo do przodu. Ten tekst będzie nam chował się w kolejne warstwy. Kopiowanie stylu to jest taka wersja zaawansowana, to później transparentność, czyli ta przezroczystość. Tak samo jak ze zdjęciem możemy też ukryć w tych słowach link, odnośnik do jakiejś strony. To były tylko i wyłącznie podstawowe rzeczy do wykorzystania, jeśli chodzi o tworzenie tekstu w Canwie. Jesteśmy, zobaczcie, dopiero przy czwartej opcji, a przed nami jeszcze kilka rzeczy. Zanim jednak przeskoczymy dalej, i w efekcie dojdziemy też do tego, o co się pytacie, czyli do dodawania własnych zdjęć. Zwróćcie uwagę, że poza dodawaniem tekstu w taki pojedynczy sposób, czyli korzystając z tych pierwszych trzech kroków, możecie znaleźć kombinację czcionek. Część z tego jest dostępnych bezpłatnie. Czasami po prostu nie musimy walczyć z tym, żeby od początku układać, w jaki sposób to ma być wszystko ze sobą poukładane, tylko możemy wykorzystać szablony dostępne i przygotowane przez twórców Canva i przez osoby, które mają wersję pro i po prostu dzielą się swoimi szablonami. Pozostawiam to Wam do takiego odkrywania, bo to są bardzo ciekawe opcje. Ja Wam tylko pokażę jedną rzecz, tylko dodam nową stronę, żeby to było bardziej czytelne. Tak ułożony zestaw wypowiedzi składa się tak naprawdę z kilku części. Trzy części, każda z nich z nieco innej czcionki, inaczej nieco zapisanej. I zobaczcie, że rozwinęłam znowu te trzy kropeczki i w tych trzech kropeczkach pojawiło się coś nowego. Rozgrupuj. Klikam. I zobaczcie, każdy z tych kawałków jest oddzielną częścią. Mogłabym sama ułożyć trzy oddzielne części, ale ktoś to zrobił za mnie. Mało tego, ktoś to zrobił w sposób na tyle profesjonalny, że było to ułożone równo. Gdybym robiła to sama, to też bym mogła wykorzystać opcję grupuj. To jest bardzo ważna opcja. Jeżeli robicie sporo grafik i macie dużo elementów, to fajnie jest co jakiś czas, jeśli jesteście zadowoleni tym efektem waszej pracy, zgrupować, czyli zrobić sobie z kilku kawałków jeden duży element. W jaki sposób grupujemy? Kursorem myszki zaznaczamy po prostu te rzeczy, które są gotowym dla nas takim szablonem. Trzy kropeczki, rozwijamy i mamy opcję grupuj. Jeżeli mamy rzecz zgrupowaną, to ona nam się powiększa i pomniejsza, kiedy ciągniemy za ten jeden narożnik. Wszystkie trzy rzeczy są ze sobą zintegrowane. Możemy przesuwać w dowolne miejsce jako jeden kawałek. Co jeszcze dalej możemy zrobić?
Ja myślę, że gdybyśmy chcieli poznać wszystkie możliwości kanwy, to takim tempem moglibyśmy dalej omawiać, myślę, że całą noc, jak nie dłużej. To są rzeczy, które są nowe i powiem Wam szczerze, że ja ich w ogóle nie używam. Znaczy, nie używam tych części dotyczących muzyki i w niewielkim stopniu używałam wideo. A to dlatego, że korzystam z nieco innych opcji i po prostu w kanwie nie było mi to potrzebne. To jest też rzecz nowa i może za jakiś czas dojdę do tego, że będę też wykorzystywała. Ponownie, tak jak w każdym wcześniejszym elemencie, wszędzie macie podpowiedź, czy to jest rzecz dostępna bezpłatnie, czy to możecie po prostu w swoim bezpłatnym koncie wykorzystać jako opcję. Tak sobie przesuwam i zaglądam, co piszecie na czacie, żebym była razem z wami nadal. Tak, dopowiem, wiecie co, ta opcja grupowania jest naprawdę świetna, ponieważ to nam troszeczkę też usprawnia robotę. Teraz wyobraźcie sobie, że mamy gotową taką grafikę i chcielibyśmy wszystkie te chmurki dialogowe z wszystkimi tekstami mieć w nowym miejscu przeniesione. Moglibyśmy je sobie zgrupować, gdyby nie to, że ja już je mam zgrupowane. Ale właśnie w ten sposób, grupując, możemy sobie ułatwiać po prostu sprawę. Ale przy okazji jeszcze jedna rzecz. Jeżeli mamy rzecz zgrupowaną, to w obrębie tej grupy możemy klikać w każdy z elementów. Widzicie, ja sobie najeżdżając na każdą część tej całej grupy, podświetlam, co jest aktywne. I jeśli aktywna jest akurat ta część największa i kliknę po prostu backspace, to wykasowuje tylko jeden ten kawałek. Ja to wycofam jeszcze, ale oprócz tego mogę oczywiście usunąć, klikając na kosz, i pojawia się pytanie, czy ma Canva usunąć ten podświetlony element, czy ma usunąć całą grupę. I od nas zależy decyzja, czy usuwamy tylko element, tak samo jak przed chwilą zrobiłam, korzystając z przycisku Backspace, czy po prostu usuwam całą zintegrowaną grupę. Co jeszcze mamy do dyspozycji? Oczywiście jest tło. Tło możemy wybierać dowolny kolor, tak samo jak było w przypadku czcionki, korzystając z kolorów całego dokumentu albo z tych zdefiniowanych 24 barw podstawowych. Oprócz tego są jeszcze takie tła, podpowiedzi, te, które są oczywiście bezpłatnie, możemy wykorzystywać. Tam gdzieś niżej pojawią się też tła, które są płatne, ale to nas w tym momencie nie interesuje. No i tutaj możemy oczywiście też próbować sobie zmieniać, tylko że taka zmiana no niewiele nam daje, bo po prostu nam wygasza cały ten bajeczny efekt, który tło przygotowane przez grafików miało. Takie tło możemy troszeczkę modyfikować. Ciekawym rozwiązaniem jest właśnie ta transparentność, czyli ten efekt takiego prześwitu, bo możemy wykorzystać grafikę przygotowaną już przez tych, którzy kanwę tworzą, ale troszeczkę ją sobie złagodzić i dostosować do naszych potrzeb. No i cóż, docieramy do tego, co było Waszym punktem zainteresowania kilku osób, czyli do opcji upload, czyli dodaj. Tutaj właśnie mamy takie miejsce, gdzie zgromadzone są zdjęcia, a nawet to jest nowa opcja, wideo, filmiki, krótkie wideo, tych zdjęcia i wideo, które po prostu są naszym zasobem, albo które pobraliśmy z jakiejś platformy typu Pixabay albo Freepik, są dostępne na otwartej licencji, umożliwiają wykorzystanie. My na przykład mamy takie logo,
Żeby to logo się znalazło w mojej galerii, to oczywiście trzeba najpierw kliknąć ten piękny przycisk Upload. Pojawia nam się dostęp do rzeczy z naszego komputera. Zaznaczamy po prostu plik, otwieramy i on się tutaj nam załaduje. Wcześniej postęp ładowania grafiki pokazywała nam taka piękna żółta kaczuszka pływająca po kulce. Kiedy plik jest gotowy, klikamy po prostu na ten plik i on już jest w naszym projekcie. Możemy sobie zmieniać jego wielkość, układać w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. Zobaczcie, że cały czas Canva nam podpowiada, gdzie ułożyć tę grafikę, żeby optymalnie, najlepiej to wyglądało. Na przykład, żebyśmy mieli wyśrodkowane, albo żebyśmy mieli zgodne z linią drugiej grafiki. Te wszystkie takie linie pomocnicze to jest bardzo pomocna rzecz. Żeby dodać grafikę, możemy też poza klikaniem właśnie w ten przycisk dodawania po prostu przesunąć sobie jakąś grafikę z naszego pulpitu. To widzicie, jest pulpit mojego komputera i jeżeli sobie przeciągam nad projekt, to tak naprawdę też dodaję grafikę. Ona się jednocześnie pojawia tutaj w mojej całej galerii i pojawia się w moim projekcie, nad którym teraz pracuję. Te zdjęcia, które dodajemy tutaj, widzimy my i jeśli podzielimy się tym projektem z jakąś osobą, to będzie widziała te zdjęcia właśnie ta osoba, którą zaprosiliśmy do współpracy. To za chwilkę jeszcze do tego dojdziemy. Za chwilkę Wam jeszcze to pokażę. Jeszcze tylko jedna rzecz, opcja folderów. W tej wersji bezpłatnej możemy stworzyć chyba tylko dwa foldery. I przyznam Wam się szczerze, że nie miałam cierpliwości do tego, żeby mając tylko i wyłącznie opcję dwóch folderów, cokolwiek próbować sobie porządkować, ponieważ miałam za dużo różnych opcji i projektów, które realizowałam, żeby tylko na dwa foldery to podzielić. Ale jeszcze kliknę, tutaj są, zobaczcie, cała masa różnych rzeczy. Canva rozwija się, to jest program, który teraz dostał spory zastrzyk energii od firmy Google i rzeczywiście dzięki temu pojawiają się nam tutaj takie właśnie aplikacje zintegrowane. To za chwilkę jeszcze do tego dojdziemy, w czym ten Google nam może pomóc. Ja tylko jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. W wersji bezpłatnej, kiedy zalogujemy się na konto, otworzymy sobie jakiś projekt i sobie będziemy ten projekt tutaj tworzyli, możemy zbudować maksymalnie 30 stron w jednym projekcie. Czyli jeżeli na przykład robimy sobie prezentację, no to taka prezentacja trwająca 30 slajdów może zmieścić się nam w jednym takim projekcie. Każdą stronę możemy sobie tytułować. Możemy, pracując na przykład z drugą osobą, zostawiać jej komunikaty. Na przykład uruchamiając małpką jakąś osobę, możemy ją wywołać i napisać: Karolina Żelazowska, zajrzyj tutaj. Zostawiamy taki komentarz dla osoby, z którą na przykład współpracujemy. Ta osoba będzie widziała z boku, że coś na nią czeka i że to jest rzecz, w której warto sobie, na którą warto popracować. Dodawanie nowych stron może dokonywać się poprzez skopiowanie strony. Tutaj jest taka mała opcja, kopiuj stronę i wtedy mamy zachowane to samo tło i te same elementy, tak? Albo możemy wykorzystać tę dolną część, dodaj nową stronę i zobaczcie, tło pozostało takie jak w slajdzie wyżej. Ja to tło mogę oczywiście usunąć, korzystając z zwykłego kosza albo Backspace'u.
ale nie skopiowało tych grafik, które były wyżej. Gdybym chciała skopiować samą grafikę, to wystarczy, że ta grafika jest aktywna i robię zwykłe z klawiszy kopiuj, podświetlam ostatni slajd i robię wklej. I to jest bardzo fajne, ponieważ Canva zapamiętuje położenie tej grafiki. Ona mi wskoczyła dokładnie w tym samym miejscu, w którym była wyżej. Więc jeżeli chcecie zrobić prezentację i w swojej prezentacji chcecie, żeby na każdym slajdzie w tym samym miejscu pojawiało się wasze logo, to możecie albo kopiować po prostu strony z tą grafiką, albo najpierw zbudować wszystkie grafiki i wszystkie teksty, a później poprzez kopiuj i wklej dodawać sobie na każdym slajdzie w samym miejscu po prostu ten jeden element. To się bardzo przydaje, między innymi wtedy, kiedy tworzymy na przykład filmy animowane. To przy okazji Wam pokażę, wrzucę Wam. O, to jest link. Ja go wrzucę Wam tutaj. Ja Wam wrzucę tutaj do naszego czatu. To jest link do webinarium, które miało miejsce 2 lata temu. Dokładnie 2 lata temu. I wtedy pokazywałam już takie triki, w jaki sposób tworzyć właśnie filmy animowane. I między innymi ta opcja kopiuj i wklej i lekko przesuń. To jest rzecz, którą warto znać, jeśli chcemy taki film animowany stworzyć. Żeby utworzyć nową prezentację, wszystko robimy z pozycji tej głównej strony. Utwórz nowy projekt, utwórz prezentację. Klikamy i mamy nowe slajdy do tworzenia prezentacji. No i skoro dotarliśmy do tej prezentacji za sprawą pytania Ani, to przeklikajmy sobie przez tę prezentację. Bo chciałabym Wam pokazać coś, co, no widzicie, poznajecie te banany. Wykorzystałam akurat przygotowany szablon prezentacji. Ona się składa z 10 różnych stron animowanych i jest dostępna bezpłatnie. I ja rzeczywiście sobie wykorzystałam z tego szablonu niektóre grafiki. Po prostu kliknęłam tę część i oczywiście tu można zmienić wszystko. Każdą z tych części możemy sobie później po prostu wyedytować i zmodyfikować. I jak widzicie, to jest rzecz, która naprawdę ma ogromne możliwości. W tych szablonach to jest bardzo ciekawa rzecz, bo one umożliwiają nam stworzenie naprawdę takiego spójnego projektu. Warto korzystać z tych podpowiedzi, bo czasami po prostu nie mamy czasu na to, żeby przygotowywać wszystko od zera. Jesteśmy tutaj, ja sobie to od razu pozamykam też te wasze projekty, żebyśmy dotarli do jeszcze jednej rzeczy. Chciałabym wam pokazać jeszcze jedną rzecz, taki mały trik. Mówiłam Wam chwilę wcześniej o tym, że możemy dodawać zdjęcia, wykorzystując tutaj takie piękne okienka. Jak widzicie, tutaj są takie sześcioboki, i w tych sześciobokach są fotografie. Ja Wam ten sześciobok tutaj spróbuję znaleźć. Klikniemy na strzałeczkę, ponieważ bardzo mi zależało na tym, żeby rzeczywiście to był sześciobok, ponieważ on się znajduje w logo programu i chciałam, żeby te grafiki były spójne. Ale zobaczcie, że Canva dysponuje takim kształtem, tyle tylko, że obróconym.
No, nie jest to spójne z tym, co się dzieje w tym plastrze miodu szkoły z klasą. Ni mniej, ni więcej, tylko trzeba po prostu dokonać obrotu. Kiedy jest każdy element grafiki aktywny, to tutaj na dole pojawia nam się taka opcja właśnie obrotu i od razu jest podpowiedź. Widzimy w stopniach, o ile żeśmy obrócili. Tu jest 90 stopni, w tę stronę jest minus 90. No cóż, możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z tego obrotu, ponieważ rzeczywiście nasz sześciobok nie stoi na boku, tylko stoi na takim narożniku. No to teraz pokażę Wam, jak wygląda osadzanie zdjęć, ponieważ jeżeli chwycę sobie takie zdjęcie i najadę na ten sześciobok, no to nie mniej, nie więcej, tylko moje zdjęcie zaczyna się obracać, ponieważ tu jest ten wcześniej zdefiniowany przez twórców Canva dół. No i jak sobie poradzić z taką sytuacją? Usuniemy to zdjęcie i pokażę Wam, co ja zrobiłam. To jest bardzo prosta rzecz, ponieważ nie mniej, nie więcej, tylko trzeba najpierw obrócić sobie grafikę i tak obróconą grafikę osadzić w naszym sześcioboku. Ale nie jesteśmy do końca zadowoleni, ponieważ Canva domyślnie wkłada nam tę naszą grafikę, wypośrodkowując. A my chcielibyśmy, żeby było widoczny napis webinaria. Dwukrotnie klikając w to nasze pole sześcioboku, sprawiamy, że robi się aktywna taka część umożliwiająca nam dopasowanie nieco kształtu. Całość naszej grafiki jest tak lekko prześwitująca, a wyraźny kolor jest w tym miejscu, w którym jest nasz taki plaster miodu. Jeśli jesteśmy zadowoleni z tego, w jaki sposób dopasowaliśmy kształt naszej grafiki, to potwierdzamy nasz wybór i mamy już gotowy nasz sześciobok. Taki mały trik, w jaki sposób poradzić sobie z tym, że projektanci Canva zaproponowali sześciobok, który niekoniecznie jest taki, jak my byśmy sobie tego życzyli. Anno, ja za chwilkę tam spróbuję do tego zajrzeć i kliknąć. Tylko chciałabym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Wrócimy tutaj do głównej strony. Pokażę Wam jeszcze jedną grafikę. To jest taka infografika, którą przygotowywałam, korzystając z wcześniejszych różnych prac. To jest logo oczywiście szkoły, są jakieś rysunki, które były wykorzystywane w przeróżnych pracach, w przeróżnych projektach. Miałam po prostu bardzo mało czasu na to, żeby wykorzystać i rzeczywiście czasami, znaczy, żeby stworzyć coś nowego. I rzeczywiście tak jest, że czasami wykorzystuję jeden jakiś mój rysunek, bo to są akurat moje te takie małe rysuneczki. Wykorzystuję te rysuneczki, które już wcześniej miałam zrobione. Jeśli zaznaczę sobie całą taką grupę moich prostych rysunków i zrobię z klawiatury proste kopiuj, to mogę sobie wkleić te moje rysunki, na przykład w tej prezentacji, klikając wklej. Czyli jestem w stanie moje grafiki, które gdzieś tutaj niżej mam dodane, mogę je sobie przenosić między moimi projektami. Im więcej macie projektów zrobionych, im bogatsze jest tutaj wasze całe takie portfolio, tym więcej możecie wykorzystywać na nowo swoich grafik. Nie można tego zrobić w taki prosty sposób, czyli kopiuj i wklej, jeśli mamy dwa różne konta. Ja tutaj w drugim oknie przeglądarki jestem zalogowana na drugie moje konto. Zaraz Wam tutaj to pokażę. Otworzę sobie projekt, otworzę sobie prezentację. Tutaj mam bardzo mało grafik przesłanych, bo jak widzicie, mam tylko dwie takie
proste grafiki. I jeżeli tutaj zrobię wklej, o, przepraszam, ja to sobie też już udostępniłam. Aj, przepraszam Was, to nie jest ta grafika, bo ona nie powinna mi przenieść tych rysunków, ale ja już widzę, że ja sobie to i tak udostępniłam. Generalnie jest tak, że przeniesiemy napisy, a te rzeczy, które są tylko i wyłącznie grafiką, pozostaną niewidoczne, natomiast możemy sobie to przesłać, ja to już zdążyłam sobie przesłać, korzystając z tej opcji Share. I dzięki temu po prostu inny użytkownik może wykorzystywać te same grafiki, które my mieliśmy wcześniej u siebie. No dobrze, słuchajcie, zostało nam jeszcze 40 minutek, a ja bym chciała Wam pokazać, skoro już kliknęłam w to kolejne okno, w to kolejne moje konto, opcję Canva dla edukacji. To jest rzecz, która jest nowa i jak widzicie pod moim imieniem i nazwiskiem jest jeszcze dopisek klas, bo to jest moje konto takie właśnie szkolne. Jedna moja uczennica już tutaj mi stworzyła swój zespół i wysłała mi takie zaproszenie i mogę pracować razem z nią w zespole albo w moim zespole, do którego mogę zaprosić uczniów. Canva dla edukacji jest bezpłatna. To jest chyba bardzo dobra wiadomość i zaraz Wam pokażę. Tu jest taka prosta strona. Wrzucam Wam ten link. Canva dla edukacji. To jest wersja Canva dla oświaty. Zobaczcie, że jest opis już przygotowany po polsku i jak wspominałam w partnerstwie z Google możecie skorzystać z naprawdę fajnych opcji dostępnych bezpłatnie, ponieważ poza takimi prezentacjami i infografikami w tej wersji są dostępne też już szablony, na razie jest ich niedużo, ale są dostępne szablony kart pracy. I rzeczywiście, żeby zarejestrować się w tej usłudze, to jest kilka kroków. Jest to bezpłatne logowanie, natomiast żeby się zalogować, można wykorzystać to konto, które my mamy już dostępne. Ja akurat skorzystałam z tego mojego szkolnego, zaraz Wam powiem dlaczego. Po kliknięciu w link zostaniecie przeniesieni na stronę anglojęzyczną, ale nie przejmujcie się tym, że ona jest po angielsku. Wystarczy tutaj bazowa znajomość tego języka i możecie wysłać swoje zgłoszenie, wpisując imię, nazwisko i nazwę waszej szkoły. To są informacje obligatoryjne. Dodatkowo może być podana szkoła, strona, szkoła internetowa waszej szkoły. Wpisujecie, kim jesteście, czyli co robicie w waszej szkole, czego uczycie. Wybieracie także informacje, ilu uczniów jest w waszej szkoły, w waszej szkole, ile w waszej klasie. To jest miejsce, w którym wpisujecie wasz e-mail adres. Jak widzicie, ja przy jednym zgłoszeniu podałam ten mój poprzedni adres, ale przy nowym, bo dwukrotnie wysyłałam, zaraz Wam powiem dlaczego, przy drugim razie już nie podawałam tutaj tego adresu, tego adresu mailowego już istniejącego konta. Stąd wybrałam oczywiście, że jestem z Polski. W tym miejscu wpisałam dosłownie dwa zdania. Jeśli nie czujecie się pewnie w języku angielskim, skorzystajcie z tłumacza Google'a. Naprawdę wystarczy coś bardzo prostego. To, co jest bardzo ważne, to jest potwierdzenie tego, że jesteście nauczycielem. Ja po prostu sfotografowałam swoją legitymację nauczyciela, tą polską legitymację, jedną tylko stronę, na której po prostu widać moje zdjęcie, imię, nazwisko i informacje, że to jest legitymacja nauczyciela, nie przejmując się tym, że to jest w języku polskim.
Czyli w tym miejscu po prostu trzeba skorzystać z opcji upload i dodać plik. Akceptujemy wszystkie warunki i wysyłamy zgłoszenie. I kiedy dodawałam tutaj ten plik i wysyłałam zgłoszenie, nie pojawiły mi się żadne komunikaty, które potwierdzają, że ja to zgłoszenie wysłałam. Była dosyć długa cisza ze strony Canvy. Nie zauważyłam tego, żeby cokolwiek się wydarzyło, więc uznałam, że pewnie moje zgłoszenie nie zostało wysłane, nie zostało przez system przyjęte. W związku z tym dokonałam ponownie tej rejestracji, tym razem uznając, że dobrze, nie będę podawała mojego adresu e-mail, na którym mam konto prywatne, tylko wszystko zrobię tak jakby od nowa na koncie szkolnym. I ponownie nie miałam żadnego sygnału, że to wszystko przebiegło zgodnie z moim planem. Nie miałam żadnego sygnału, że zostało wysłane. Żadnego potwierdzenia ze strony Canva nie otrzymałam. I tak naprawdę dopiero kiedy zalogowałam się na swoje konto, chyba po 2 czy 3 tygodniach, zauważyłam, że jest po prostu zmiana, że mam tutaj pod moim imieniem i nazwiskiem dopisek klas. I to był sygnał dla mnie, że jednak zostało zaakceptowane moje zgłoszenie. Więc zachęcam Was do tego, żebyście weszli na stronę canva.com edukacja, kliknęli sobie opcję bezpłatnej rejestracji, żebyście wypełnili sobie tych kilka rubryk i po prostu sobie chwilkę poczekali, ponieważ rzeczywiście to jest mnóstwo ciekawych opcji, nieco więcej możliwości niż w tej wersji bezpłatnej. To, co jest bardzo fajne, jeżeli korzystacie z Google Classroom, to jest taka opcja, żeby to sobie zintegrować. Ja jeszcze tego nie zrobiłam. Ja moich uczniów zapraszałam niezależnie, natomiast teraz będę miała taką możliwość, żeby kliknąć tutaj w klasach i uzupełniać sobie o projekty i żeby dodawać moich uczniów, tworząc na przykład grupy, wybierając z ich adresy mailowe, albo też dodając, integrując właśnie z Google Classroom. To jest tutaj w tym miejscu ludzie, pojawia się opcja zaproszenia do klasy w formie integrowania z Classroomem. Ja sobie to na razie zostawiłam, jeszcze tego nie kliknęłam. Jak wiecie, mamy całą masę innych rzeczy w zdalnej edukacji do zrobienia i to sobie po prostu nieco na później zostawiłam. Taka integracja jest bardzo fajna, bardzo korzystna. Ja z tego korzystam, bo działam na Classroomie i wykorzystuję taką integrację przy innych produktach typu Kahoot albo Khan Academy. Albo TEDx. Po prostu moi uczniowie wiedzą, że jeśli się tam rejestrują, to mają wykorzystywać adres e-mail szkolny. Ja im tworzę tego typu klasy i dzięki temu ułatwiam sobie pracę jako nauczyciel, ponieważ mam wgląd w postępy w pracy moich uczniów. Widzę też, z czym mają jakieś trudności, a jeśli wiem, z czym mają trudności, to łatwiej jest mi po prostu pomóc. Tak, jest inna też opcja. To nie musi być tylko i wyłącznie nasza legitymacja, ponieważ no ja akurat wykorzystam legitymację, bo to było dla mnie najprostsze, ale zobaczcie, że tutaj są wymienione różne rzeczy, że to jakiś certyfikat może być, że to może być jakaś tam opcja, no nie wiem, licencji, potwierdzenia, albo na przykład zdjęcie naszego informacji o zatrudnieniu. Myślę, że akt nadania tego awansu zawodowego też może być, bo w zasadzie to jest gdzieś takie. No nie wiem, uznałam, że jeżeli ktoś w Australii zaakceptował moją legitymację napisaną po polsku i wyglądającą jak wyglądającą, bo tam wyglądam na zdjęciu jak poszukiwana i poszukiwana, i równie dobrze można by było powiedzieć, że to jest po prostu list gończy za groźnym przestępcą, to myślę, że taką
Taki akt nadania awansu też może być takim potwierdzeniem. No próbujcie, mi to zajęło chwilę czasu. Ja przyznam się szczerze, że po tych dwóch próbach w pewnym momencie po prostu zrezygnowałam i nie zaglądałam do tego, czy otrzymałam ten status. I było dla mnie taką miłą niespodzianką, że jednak Canva rzeczywiście przyjęła i teraz to jest coś, co. Tak, co będę po prostu już sobie rozwijała, więc myślę, że to jest ciekawa opcja na kolejny webinar. Chociaż myślę, że to być może ktoś z Was na przykład taki webinar będzie mógł poprowadzić już niedługo. Co jeszcze bym chciała Wam pokazać z takiej wersji zupełnie porządkowej? Kiedy jesteśmy na głównej stronie naszej Canwy, każdy z naszych projektów możemy, zobaczcie, zaznaczyć. Jeżeli jest ich bardzo dużo, to możemy przesunąć do folderu. To jest to, o czym Wam mówiłam, że w tej mojej wersji bezpłatnej konta nie korzystałam z tego, bo w tej wersji bezpłatnej można założyć tylko dwa foldery, albo możemy nasze te zaznaczone pliki usunąć. Tu z pozycji tej głównej strony możemy też zmieniać nazwy. Zazwyczaj jest tak, że Canva, ponieważ ona zapisuje się samoczynnie wtedy, kiedy pracujemy online, ona albo wybiera tytuł szablonu, jeśli my korzystamy z szablonu, a tak było w przypadku tej prezentacji, co Wam pokazywałam. Po prostu został nadany tytuł całej prezentacji, taki, jaką nazwę miał ten szablon z bananami, albo Canva wykorzystuje ten pierwszy tekst, który po prostu wpisaliśmy i był aktywny w trakcie tworzenia naszej pracy. Ważna informacja, kiedy tworzymy naszą pracę i działamy, to właśnie na tym pięknym turkusowym polu będzie się nam mogła pojawić informacja o tym, że jest zapisywany plik. Teraz jest wszystko zapisane, nie ma żadnego problemu z internetem, ale czasami mój internet troszeczkę wariuje i wtedy na przykład widzę, że coś jest jeszcze niezapisane. Jeszcze jedna rzecz, która pokazuje, że warto jest postarać się o tę wersję dla edukacji. Zobaczcie, że tu jest stworzona taka infografika, która ma określony rozmiar. I gdybym chciała zmienić rozmiar tego pliku, to pojawia mi się taki przykry komunikat, że owszem, mogę sobie zmienić, dostosować do postu na Facebooku, Twitterze albo gdziekolwiek jeszcze bym chciała, pod warunkiem, że wykupię jednak wersję płatną. Natomiast kiedy jesteśmy w tej wersji szkolnej, to możemy zmienić sobie rozmiar i możemy zmienić albo wykorzystując podpowiedzi proponowane przez Canwę, albo tutaj wpisać swoją wersję i też albo w pikselach, albo w calach, albo w milimetrach, albo w centymetrach. Więc ta wersja Canva dla szkoły naprawdę jest świetna, bo będzie można więcej po prostu opcji zrobić. Czasami jest tak, że tworzymy jakąś rzecz, jakąś grafikę i chcielibyśmy wykorzystywać ją szerzej, więc to jest właśnie ta szansa, którą nam daje wersja szkolna. No i to samo jak w wersji pliku. Tutaj też możemy sobie zmienić nazwę, czyli w pozycji, kiedy jesteśmy wewnątrz naszej grafiki. Tu moja super nazwa. To się przydaje, ponieważ jeśli mamy zapisany ten tytuł jako moja super nazwa i ja wiem, czego to dotyczy, to właśnie w ten sposób zachowa się ten plik, kiedy będziemy chcieli pobrać go na swój komputer. Ponieważ mówiłam Wam o tym, że możemy udostępnić projekt. Tu, jak widzicie, w wersji tej szkolnej jest dokładnie taka sama opcja możliwa jak w tej wersji bezpłatnej, czyli możemy wpisywać adres mailowy albo możemy kopiować link.
ale oprócz tego możemy też pobrać każdy dowolny plik na swój komputer. Każdy dowolny plik pod warunkiem, że nie wykorzystaliśmy fragmentów grafik czy elementów płatnych, bo jeżeli będzie to rzecz płatna, to tutaj nam się zablokuje opcja pobierania, więc Canva dba o to, żebyśmy przestrzegali prawa autorskiego i to też sprawia, że no cóż, będziemy mogli wyłapać, że popełniliśmy gdzieś błąd. Każdy z takich projektów ma podpowiedź. Jeżeli tworzymy sobie grafikę na Facebooka, to najczęściej domyślnie jest to plik PNG. Jeżeli tworzymy prezentację, to najczęściej domyślnie jest to PDF, ale możemy sobie tak czy inaczej jeszcze zmienić opcję, czyli możemy rozpocząć pracę na przykład w trybie prezentacji, ale rozmyślić się i stwierdzić, że wcale nie chcemy pobierać PDF-ów, tylko chcemy sobie pobrać plik PNG i opublikować go na stronie na przykład naszej szkoły albo na jakimś fanpage'u. Mimo, że jesteśmy w wersji szkolnej, czyli mamy więcej opcji dostępnych, to tak czy inaczej część rzeczy jest jeszcze zablokowana, czyli na przykład tworzenie przezroczystego tła, to jest dostępne w tej wersji profesjonalnej, czyli płatnej. Ale jeżeli jesteśmy usatysfakcjonowani z tego, że plik ma białe tło, to klikamy po prostu pobierz. Trwa przygotowanie projektu, w międzyczasie tam możemy sobie poczytać inspirujące teksty. Oczywiście możemy albo kontynuować edytowanie, albo wrócić do strony głównej. Ja najczęściej zamykam sobie krzyżykiem, a tu mamy gotowy nasz plik i on ma taką nazwę, jaką nadaliśmy. Jeśli nie nadaliśmy, to na przykład może się pojawić tutaj Facebook post, takie hasło i tyle. No dobrze, to teraz zadanie dla Was. Ja udostępnię z prawem edycji tę moją grafikę. Mam taką prośbę, żebyście po wejściu do tego pliku stworzyli sobie kopię i żeby każdy z Was wykorzystał to, co tutaj jest umieszczone. I jak widzicie, tutaj jest zgrupowany kawałek grafik. Ja Wam tylko jeszcze pokażę, jak się dwukrotnie kliknie. Widzicie, to się rozwinie, tam jest nieco więcej obrazków ukrytych. No to takie zadanie dla Was. Możecie kliknąć w ten link i spróbujcie potestować trochę Canva. Spróbujcie zmierzyć się z tym programem i w ciągu kilku minut spróbować znaleźć jakiś problem. Bądźcie takimi odkrywcami, co może sprawić Wam trudność, z czym możecie mieć kłopot. A być może nie będziecie mieli żadnego kłopotu i po prostu każdy z Was przygotuje swoją taką grafikę. Kiedy już będziecie mieli przygotowaną kopię tego projektu, spróbujcie dodać tło, być może dodacie jakieś nowe elementy. No cóż, czekam na efekty Waszej pracy. Ja zajrzę sobie przy okazji do tego, co tutaj było na naszym czacie. A za 5 minut mam nadzieję, że odkryjemy, jakie słodkie mogą być owoce Waszej pracy.
Edyta, tak, to się czasami zdarza. Bywa, że coś nam zniknie. To jest tak z tymi narzędziami, które działają online i online się zapisują. I nieraz mi się zdarzało, że znikał mi jakiś projekt. Gdybyś kliknęła jeszcze raz w moją wersję, to być może uda ci się ponownie zrobić po prostu kopię takiego dokumentu i stworzyć, chociaż może się okazać, że po prostu ktoś nie stworzył swojej kopii i rzeczywiście modyfikuje w wersji bazowej. Ale uczymy się i tak, uczymy się i widzimy, że to jest ten moment, kiedy trzeba przypilnować, żeby rzeczywiście robić kopię. Czegoś takiego nie ma chyba przy tej opcji szkolnej, ponieważ tam możemy stworzyć klasę i całej klasie udostępnić jedną taką wersję bazową. Każdy uczeń wtedy może po prostu pracować nad swoją rzeczą, swoją częścią, bez tworzenia kolizji pomiędzy innymi projektami. Teraz chciałabym Wam trochę pokazać, znaczy kilka takich rzeczy, które być może będą dla niektórych z Was inspiracją, a dla innych takim dobrym startem, ponieważ dzisiejsze nasze spotkanie trwa tylko i wyłącznie 2 godziny. 2 godziny na takie narzędzie, jakim jest Canva, to naprawdę bardzo mało, bo myśmy zrobili taki galop przez różne opcje, którymi Canva dysponuje. I tak naprawdę każda z tych części, którą żeśmy omawiali, jeszcze tam można wejść sobie w głąb. Poproszę Was, żebyście w czacie po prostu wysłali linki. To chyba jest najlepiej, bo wtedy możemy się dzielić i więcej z nas osób można będzie mogło tutaj sobie skorzystać z tej opcji. Aniu, proszę Cię, żebyś doprecyzowała, czy chcesz się dowiedzieć, jak zrobić animację, w sensie taki film, bo to jest też istotne. Tutaj odepnę mój link. Tak, myślę, że tempo też zależy od tego, na ile znamy Canva. I jeżeli nie znamy w ogóle tego narzędzia, to przez 2 godziny to jest dosyć dobre tempo. Z takim biegiem, ale to nie koniec. Ogłosiu, na szczęście jest nagranie, ale oprócz tego nagrania, właśnie coś, co chciałabym Wam jeszcze za chwilkę tutaj udostępnić. Tylko poczekam, aż spłynie jeszcze kilka Waszych takich propozycji i prac. Ponieważ odkrywamy, jak słodkie mogą być owoce pracę, to Wam pokażę jeszcze kilka rzeczy. Jedna z rzeczy, którą się z Wami podzielę, to jest prosty film, dostępny na YouTubie, dostępny w ramach innego takiego projektu. Film, w którym w 1/3 mówimy właśnie o kanwie. To jest film bardzo dobry dla tych osób, które jeszcze z Canvą nie miały do czynienia. Tam jest po prostu krok po kroku pokazane, gdzie kliknąć, żeby na przykład zalogować się, gdzie kliknąć, żeby znaleźć podstawowe funkcje. Więc ten link polecam osobom, które po raz pierwszy dzisiaj miały kontakt z Canvą i być może te osoby poczuły troszeczkę taki natłok różnych informacji, bo jeżeli nie znamy żadnego narzędzia, jeżeli po raz pierwszy rzeczywiście z jakimś narzędziem mamy kontakt, to może to być aż taki szum informacji. Jeśli chociaż trochę żeśmy działali z tym narzędziem, no to czujemy się oswojeni i sprawa jest łatwa, a przynajmniej trochę łatwiejsza. Druga rzecz, którą chciałabym Wam teraz na koniec jeszcze tutaj podrzucić, to właśnie film, już go tam wcześniej
o nim wspominałam. To jest ten film, który 2 lata temu jeszcze w starej wersji Canvy opracowywałam, dotyczący tworzenia właśnie animacji w takim w rozumieniu takich filmów poklatkowych. Część rzeczy, część z funkcji Canvy się zmieniło, zmieniło się na lepsze. Czyli ja tam w tamtym filmie na przykład mówię o tym, że coś nie jest możliwe, a teraz już jest to możliwe, więc to tylko pokazuje, że Canva naprawdę się fajnie, fajnie zmienia i rozwija. Jeszcze jedną rzecz, to jest taki krótki filmik, właśnie przygotowany w Canwie. Być może, jeśli nie wy, to na przykład wasi uczniowie będą zainteresowani tym, żeby tworzyć animacje poklatkowe właśnie w Canwie. To jest jedna z ciekawych opcji, która mnie akurat pasjonuje. Tak, Ewo, to jest właśnie dobra rzecz, że można sobie zintegrować i uczniowie działający na Classroomie mogą sobie po prostu wykorzystywać Canwę, będąc podpięci pod naszą klasę. I teraz uwaga, jeszcze jedna rzecz, ponieważ dostaliście przed chwilką taką serię prac i filmów, w których ja byłam gdzieś autorem, a teraz jeszcze jedna praca, to jest praca będąca jednocześnie dla was zaproszeniem. Zaproszenie przez cyfrowy dialog przygotowane. Zaproszenie, które jest już tą formą taką animowaną. Ja wam pokazywałam to na tej prezentacji mojej, że te banany się tak trochę kręciły i one się nie kręcą tutaj, bo są pobrane jako PDF, ale mówiłam wam o tym, że czasami udaje się udostępnić na Facebooku i tam jest ta animacja. To jest wersja, która tworzy się i ona w takiej szerokiej formie jest dostępna w tych płatnych, na płatnych kontach. Nie wiem, jak to będzie w przypadku szkolnych kont. Być może szkolne konta też będą miały taką bogatą właśnie ofertę. Mi nie zawsze te animacje działały, nawet jak sobie pobierałam pliki na tym koncie bezpłatnie. Zaraz Basiu ci spróbuję pomóc. Natomiast to, co widzicie, to zaproszenie z cyfrowego dialogu właśnie zostało przygotowane w Canwie i jest to zaproszenie, które nie tylko chcę wam pokazać jako rzecz taką, żebyście sobie po prostu zobaczyli, co w Canwie można zrobić, ale żebyście zainteresowali się tym, że będą właśnie kolejne takie ciekawe lekcje. Akurat i Teresa Smoleń będzie i Mariola Fik, czyli takie no, silne tutaj postaci mogące rzeczywiście zainspirować, będą pokazywały, co ciekawego można zrobić z edukacją. Basia napisała, że nie może zapisać i wygenerować linku. Ja w związku z tym ponownie wrócę do udostępniania mojego ekranu. Jeszcze raz. Coś mi się teraz tutaj zablokowało. Teraz mi się coś zablokowało. Słuchajcie, nie wiem, czy już jest po prostu nasz click meeting zmęczony, bo zbliżamy się do końca po prostu 2 godziny. Dużo wolniej po prostu pracuje i chyba nie nadąża za tempem mojej głowy. Poproszę, żebyście mi dali tylko sygnał, czy widzicie mój ekran mojego komputera. Dobrze. To jeżeli jest widoczny ekran mojego komputera, to jeszcze raz dla Basi, jeżeli mamy gotową naszą grafikę, jeżeli chcemy ją udostępnić, prawy górny narożnik jest opcja udostępnij i możemy to zrobić na kilka sposobów, albo wpisując adres e-mail, albo udostępnić po prostu link
klikając na ten taki hiperaktywny napis skopiuj łącze. I ono już jest skopiowane, już jest w pamięci naszej, naszego tutaj komputera, możemy sobie przenieść. Przy czym kopiując w ten sposób dajemy drugiej osobie prawo do edycji. Warto sobie to przemyśleć, czy chcemy dawać właśnie z prawem do edycji, czy z prawem tylko do przeglądania. Tak skopiowany link po prostu udostępniamy. Kończymy udostępnianie. Czy znowu jesteśmy z bananami na ekranie? No to świetnie. Tak jak jesteśmy znowu z bananami, to możemy sobie przeklikać. Ja jeszcze sobie zajrzę tutaj, jak wygenerować chmurki dialogowe. Te chmurki dialogowe, ja je pokazywałam w trakcie tego webinarium, są dostępne w Canwie, w grupie Elementy. Możemy sobie po prostu wyszukać takie chmurki dialogowe. Ja wpisuję słowo bubble i wpisując takie jedno słówko, po prostu Canva mi podpowiada całą serię różnych takich chmurek dialogowych, które mogę sobie wykorzystać. Słuchajcie, zostało nam ostatnie 9 minut. Aniu, proszę Cię, żebyś doprecyzowała, o jaki link mówisz, o tych filmach, tak, które wysyłałam. Możemy się umówić w taki sposób, że po prostu na koniec jeszcze te wszystkie linki zbierzemy i jeszcze raz spokojnie je prześlemy. A korzystając z tej końcówki naszego spotkania, to jeszcze spróbujemy przejrzeć pytania, które gdzieś. Co z prawami autorskimi? Jeśli na przykład stworzyłabym swoje logo, mogę je zamieścić na stronie blogu, pyta Karolina. Tak, rzeczywiście to zależy od tego, z jakich kawałków Canva będziemy korzystać, ale jeśli się nic nie zmieniło, to przepisy w Canvie mówiły o tym, że to, co tam tworzymy, po prostu należy do nas. Nie musimy oznaczać, że jest to stworzone z wykorzystaniem Canvy, aczkolwiek pokazywałam Wam, że dobrze jest co jakiś czas przynajmniej pokazać, że tworzymy w Canvie. Pokazywałam Wam, że wyszukując w elementach, wpisując słowo Canva, pojawiają nam się takie bardzo fajne i sympatyczne grafiki, którymi możemy oznaczyć nasz projekt i dzięki temu dajemy też taką opcję na wskazania, że to akurat jest stworzone w takiej aplikacji. Intryguje mnie zakładka praca klasowa. To jest coś, czego ja jeszcze nie przeklikałam. Ja o tym opowiadałam, że mam ten dostęp do wersji edukacyjnej. No, otrzymałam tę informację niedawno i jak wiemy, sytuacja jest taka, że nie pracujemy razem z uczniami w klasie, pracujemy zdalnie, to troszeczkę inaczej wygląda. Ja mam już zaplanowany cały cykl pracy, w związku z tym na razie im nie mieszam i po prostu nie pokazuję tej opcji, sobie zostawiam to na później. Ania też pyta, czy jest jakiś tutorial prostego projektu dla klasy piątej na informatykę? Jedną z klas, z którą pracuję, to jest rzeczywiście klasa piąta na informatyce. Powiem Wam, co ja zrobiłam. Ja im po prostu pokazałam Canva i pokazałam, że jest na dole po prawej stronie ten taki przycisk pomoc, która prowadzi do samouczków. Część uczniów próbowała samodzielnie. A oni zauważyli, że jest taka opcja tworzenia projektów na t-shirty, nawet z taką opcją, że można wydrukować sobie, zamówić takie t-shirty. A część uczniów po prostu klikała sobie te proste tutoriale. One są naprawdę tak przygotowane, że prowadzą jakby za rękę, bo pokazują gotową grafikę i podpowiadają, gdzie warto kliknąć, żeby
coś sobie odkryć nowego i polecam Wam taką zabawę. Sprawdzam, czy jeszcze jakieś pytania. Dziękuję, również dziękuję. Jeśli macie pytania, to jest właśnie ten czas, żeby tutaj je zadawać, a ja spróbuję jeszcze wyszukać, czy gdzieś wcześniej te pytania się pojawiały. Coś może będziemy mieli. Barbara się pyta, czy prezentacja się pojawia w PowerPoincie taka sama jak zrobiona Dajcie. Dajcie to pewnie autokorekta za działania w Canwie. Nie przetestowałam tego. Nie używam zbyt często PowerPointa. Jeśli używam PowerPointa, to używam go do tworzenia animacji, do tworzenia filmów. Ja preferuję, jeśli już muszę zrobić prezentację, to tak naprawdę preferuję zrobienie kilku slajdów w formie PDF-ów, ponieważ one są lekkie i wiem, że na każdym komputerze to mi się uruchomi. I nie korzystam z animacji ani z jakichś tam magicznych takich rzeczy. Tego typu opcje wykorzystuję właśnie do tworzenia filmów. Więc tutaj może to jest dobre pytanie, które mnie pchnie do tego, żeby sprawdzić, co się stanie, jeśli będę wykorzystywała opcję prezentacji. Bo jest rzeczywiście coś takiego, ale po prostu ja z tego nie korzystam. Tak, zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali teraz wykorzystać te rzeczy, o których była mowa. Ja jeszcze na koniec wrzucę tutaj jeszcze raz te linki do krótkich filmików. Zresztą takich filmów jest mnóstwo w internecie i te proste tutoriale bardzo nam pomagają, ale oprócz tego zachęcam Was do tego, żebyście po prostu sami poszukali i potestowali. Takich programów jest mnóstwo i będą jeszcze się pojawiały, tego typu webinaria jeszcze się będą pojawiały, więc zaglądajcie na stronę Cyfrowego Dialogu i Zaprogramuj Przyszłość, bo rzeczywiście narzędzi jest mnóstwo. Dziękuję i życzę Wam powodzenia i mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli zobaczyć efekty Waszej pracy. A ja jeszcze na koniec podrzucę tutaj. Bardzo się cieszę, że padają takie sygnały, że wykorzystacie to narzędzie. Ja Canva rzeczywiście często wykorzystuję i to jest moje takie podstawowe w sumie narzędzie do pracy, bo poza prostymi grafikami, które gdzieś wrzucam właśnie na stronę albo z uczniami coś przygotowuję, no to właśnie opcja tworzenia animacji to jest dla mnie coś, co jest bardzo ciekawe i to lubię. I po prostu sprawia mi mnóstwo przyjemności. I na koniec jeszcze raz ten film, taki zupełnie bazowy, wprowadzający. Ja z Canvą bawię się chyba od prawie 3 lat. I za każdym razem odkrywam coś nowego i czasami jest tak, że psując sobie jeden projekt, odkrywam jakąś nową opcję i nowe rozwiązania, które później okazują się jakimiś bardzo cennymi i ułatwiającymi, usprawniającymi pracę, bo później się okazuje, że potrzebuję, nie wiem, 15 minut albo 20 minut na to, żeby przygotować coś, co po prostu wygląda tak, jak bardzo bym chciała i spełnia wszystkie funkcje. Bardzo Wam dziękuję. Basiu, ja przypnę ten Twój post, bo rzeczywiście najlepiej jest to
umieścić w takim zestawieniu.